Koza. To ja, Turbo Kozak. W drugim w tym sezonie odcinku Turbo Kozaka stawiamy na piłkarza, który jest idealnym przykładem na to, że masa może iść w parze razem z rzeźbą. Panie i panowie, przed państwem Arkadiusz Piech, Śląsk Wrocław. Arku, czy podobnie jak Radosław Majewski wróciłeś do Polski tylko wyłącznie po to, żeby wygrać Turbo Kozaka? Myślę, że tak, zawsze o tym marzyłem i zrobię wszystko, żeby to zrobić. Podobno na Węgrzech spotkałeś tego prawdziwego Gabora. Dokładnie. Spotkałem Gabora. Identyczny. Były te same spodnie, chyba pożyczył od niego także. Naprawdę? Zobaczymy, czy podoła. Wydaje mi się, że nie, no ale to wszystko w twoich już nogach. Arkadiusz? Już. Ajajajajaj. Co, lepszy czy słabszy od tamtego? Wiekowo różnią się chyba, wiesz? Na korzyść naszego? Tak. No dobra, wszystko w ten sam róg, trzeci już wiem jak. Jest niedziela, godzina 20. Po 20. Uuu! Tak jest! A mówią, graj wysoko. Grzegorz, ty mi tu nie pluj jak lama, tylko broń. Bernard Lama. Gabor, nie jesteśmy w zoo. Wszystko w ten sam będziesz walił? Strzelić z lewej? Może być lewa. Uła. Piłko, łapy gotowe. A raz, zrób mu Lewandowskiego. Ajajaj. Na razie skuteczny 100%. Ten Gabor to nie ten chyba prawdziwy, co? Ale wszystko może się zmienić w następnej konkurencji. Ale nie jesteśmy tu po to, żeby zrobić krzywdę, tak? Czy na Cyprze mają taki program? Był, coś widziałem. Nie! Ale nie taki jak tutaj. Widziałem, że robili tylko chyba te kręcenie 15 razy. Nie, czy robił to Grek. Grek, no to gdzie? No to już w ogóle. Ale Grek robi to 2 dni, bo oni mają jutro. Jak się mówi po cypryjsku, czy po tam po grecku, gotowy? Nie wiem. Nie! Yes! Złapał. No, raz na jakiś czas coś musi on złapać. Dokładnie. Jak tam było na tym Cyprze? No co ci mogę powiedzieć, no bajka, nie? Tak? 9 miesięcy pogoda. Fajne warunki do trenowania miałem, granie, rodzinie się podobało, także córeczka fajnie gdzieś tam... Biegała po plaży? Biegała po plaży, zrówko dobre, także ale tylko grać tam, nie? Fajnie, ale fajnie. Wróciłeś, ponieważ? Ponieważ zatęsknię za Polską. Ja tam tak na poważnie, no już chcieliśmy wrócić gdzieś tam z tych wojaży zagranicznych. W sumie rodzina nie chciała, bo patrząc na tą pogodę, co nam było, wiesz, fajne plaże. No ale ty gada, bo bigosy, rosół, kiełbasa. No, dokładnie, także nie ma co gadać, przyjechałem, bo bardzo tęskniłem za tym. Jestem tutaj w Turbo Kozaku i Gabor jest. Bardzo, bardzo chciałem Gabora spotkać. I nie mów mi, Arku, że na Cyprze takie rzeczy widziałeś. Jedynie na Luna Park. Albo w pubach. Albo w pubach, no ale może nie takie duże. Dobrze. Dwunasteczka. Siła razy gwałt. Idziemy? A to zawsze najskuteczniejsze, wiesz? Tak mówią. I mają rację. I co to jest, drogi Arku? Myślę, że 13. Wiadomość z ostatniej chwili. Komisja Gier i Zakładów zaliczyła w poprzednim strzale 13. Dziękuję, jedziemy po więcej. 17! Powiedział! Tak jest, zobacz, zrobił! 12, 13 i 17 to jest? 42. Tak szybko liczysz? Nie. Na Cyprze się nauczyłem. Arku, ile razy w swoim życiu wrzucałeś z rzutu rożnego? Ani razu. Spełniamy marzenia jak zwykle! Zobacz! Brawo. Dziękuję. Ale na pewno ani razu? Ulala! O Jezus, za dużo siłowni, Cezar! A któż to jest ten Cezar? Trener od przygotowania! Bardzo fajny człowiek!
Juliusz, Juliusz. Awe. Awe Cezar dla ciebie. Tak jest. Nie. Jej, jej, jej. No i co, i co? Czy na Cyprze graliście w takie tą historię? Graliśmy. Jak tam ogoliłeś paru Cypryjczyków i Greków? Schody. Oni ciebie golili? Golili mnie, wiesz. No byś tutaj ogolił przeciwników w Turbogozaku. Zobacz. Patrz co się dzieje. Raz flaczki. Dawaj, Arkadiusz, musisz, musisz. Tak jest. Jezu. Na pewno oni ciebie golili? Podpucha. Tak jest! Tak jest! 3 na 3. Podobno teraz ludzie na Cyprze przestali jeść te ryby, to wszystko, co oni tam jedzą, suflaki. Meze, meze. Meze? Co to jest meze? Meze się skończyło, to jest meze. Meze rybne jest z meze mięsne, wszystko związane. Meze rybne to jest z rybami. Tak? Owoce morza, a mięsne z mięskiem. Dziękuję. Nie będę miał na co zwalić, bo wiatru nie ma. Do koszyczka, i do koszyczka, i za mocno, i za daleko. Patrz, aby było idealnie. Areczku, jakieś połóweczki były na Cyprze? O co chodzi? Zobacz to, chyba oj, za daleko. Widzę, że... Nie, nie, nie. Mogły być. Otóż to! To! Mówisz, masz. Jesteś gotowy? Nie. Ile obrotów masz zrobić? 15? Bardzo szybkich 15. 3, 2, 1. Raz! O to, dwa! Najszybsze kręcenie w historii! 13! Ogień! 14! 15 poszedł! Pazernie, ale poszedł! Uderz. Nie rezygnuj! O Boże! Co tam się stało? Co ci mogę powiedzieć? Muszę zostawić to bez komentarza, ale... Myślę, że ktoś mnie za nogę złapał. Mam dla ciebie propozycję. Z główeczki teraz za 5 punktów, tak? Na szybciutko. Na szczupaczku. Jest! Co się odwlecze, to nie? Uciecz. Pierwszy odcinek, Igor Achulo 32. Dobry wynik? Szacun dla chłopa. Powodzenia. 3, 2, 1. Raz, dwa. Ależ ujarzmił tę piłkę! Brawo! Rekord pobity. Jak to się stało? Tak jest. Jak tam z językiem greckim, cypryjskim? Ciężko, ciężko. Powiem ci, dla mnie ciężki język, no ale gdzieś tam parę wyrazy poznałem, także... Kalimera, Kalispera, Kalinika i... Tylko na K poznawałeś wyrazy? Tylko na K, tak. A uczyłeś ich wyrazy na K, tak? Z Miłomędzią się uczyli tych wyrazów, także wiedzieli później, o co chodzi. Turbogozak, 29, Arkadiusz Piech. Pierwszy prezent w tym sezonie. W zasadzie czemu z Górnika Zabrze nam nic nie dali? Bo nic nie mieli. Może jeszcze przyślą. Miejmy nadzieję. Proszę Państwa, w drugim odcinku wystąpił Arkadiusz Piech. Arku, czy to był dla Ciebie wspaniały dzień? Myślę, że tak. Myślę, że tak, udany dzień. Wspaniała pogoda, miło było pobawić się z Tobą i z Gaborem, także super. Straszną siłę masz w rękach, gratulujesz mi. Boli Cię, odbitam. No widzą Państwo, no naprawdę. Duża jakość. Drugi Arku, dziękuję Ci serdecznie, dzięki, to była duża przyjemność. Dzięki.